Witajcie kochani na kochamzabawki.pl. Dzisiaj pokażemy Wam nową grę od wydawnictwa Rebel pod tytułem Teby. W tej grze jesteście, tak jak już wspomniałam, archeologami i podróżujecie po świecie, aby zdobyć wiedzę, a później jechać na wykopaliska do jednego z tych krajów. Mamy tutaj Grecję, Kretę, Mezopotamię, Egipt i Palestynę. Każde z tych państw ma przypisany worek razem z obrazkiem. Bardzo mi się to podoba, że mamy takie elementy, a w środku znajdziemy artefakty, które w takim miejscu można znaleźć. Oczywiście archeolodzy czasami kopią i znajdują tylko ziemię, więc może Wam się nie trafić nic. Ale te artefakty możecie wylosować w zależności od tego, jaką będziecie mieli wiedzę, i każde miejsce oznaczone jest taką strukturą, ile artefaktów i za ile punktów znajduje się w każdym worku. Więc w Palestynie możemy znaleźć jeden zielony żeton za 7 punktów, jeden za 6, jeden za 5, jeden za 4 i bardzo dużo za 1. To jest pomocne, kiedy żetony już powoli się kończą i możecie zobaczyć, możecie policzyć, kto ile ma żetonów, i wtedy możecie sobie wydedukować, czy faktycznie warto jechać do Palestyny i tam coś szukać, czy nie. Aby gdzieś się wybrać, musicie oczywiście mieć całkiem niezłą wiedzę. Aby ją zdobyć, w tym miejscu wykładane są karty wiedzy. No i zobaczcie, łatwo się domyśleć, że kolory odpowiadają kolorom naszych pięknych państw. No i na przykład mamy tutaj bardzo cenną kartę, która, jeżeli pojedziemy do Berlina swoim pionkiem, powiedzmy, że ja będę pionkiem czerwonym, jadę do Berlina, będziemy mogli wziąć tą kartę i mamy wtedy zdobyte 3 punkty wiedzy, i te 3 punkty będą nam dawały możliwość zrobienia wykopalisk w Grecji. Ale na początku tak nie do końca warto jeździć od razu, ponieważ mamy tutaj takie koło specjalne, każdy gracz dostaje swoje koło, one w sumie niczym się nie różnią, tylko kolorami. No i teraz możemy sobie obliczyć, powiedzmy, że mam 3 punkty wiedzy, czyli jadę kołem na 3 punkty wiedzy. No i teraz patrzę, czarne cyferki to tygodnie wykopalisk, a czerwone cyferki to ilość, ile możemy naszych żetonów wylosować. Tak jak już wspomniałam, możecie wylosować jakiś artefakt, warty punkty, ale możecie nie wylosować nic. No i jak widzicie, trochę się tutaj nie opłaca, ponieważ przy tak niskim poziomie wiedzy musielibyśmy siedzieć w Grecji aż 7 tygodni, żeby wylosować tylko 2 żetony, które mogą się okazać całkiem bezużyteczne, ale na przykład gdybyście mieli już tych punktów wiedzy 10 i pojedziecie sobie na 7 tygodni do Grecji, to możecie wylosować aż 8 żetonów, więc warto poczekać, żeby sobie tej wiedzy troszeczkę nabyć. Oczywiście wiedzę warto zdobywać ze wszystkich państw, no i żeby ją zdobyć, oczywiście nic nie ma za darmo, w rogu mamy określony czas, ile nam to zajmie. Jako że gra oparta jest właśnie na czasie, zobaczcie, mamy tutaj od 1 do 52, nie są to punkty, tylko tygodnie. Jeżeli gracie we dwoje, gra zaczyna się w roku 1901, no i trwa do roku 1903, czyli możecie zrobić 3 pełne okrążenia, co oznacza 3 lata. Kiedy obydwoje graczy przekroczy linię 52, oczywiście posuwamy się na kolejny rok. Więc jeśli ja jestem czerwonym i chcę jechać do Berlina zdobyć tą kartę, to zaczynamy w Warszawie. Muszę najpierw poświęcić 1 tydzień na podróż. Jeżeli bym jechała do Londynu, to oczywiście 2 tygodnie, jeżeli z Warszawy na przykład do Rzymu, to również 2 tygodnie. Jeżeli macie tutaj, musicie przez jakieś miasto, to zawsze liczycie tydzień, czyli Warszawa w 1 tydzień, tydzień z Wiednia do Rzymu. Pamiętajcie, że jesteśmy w roku 1901, że więc naprawdę te
te podróże troszeczkę trwały, więc jedziemy z Warszawy do Berlina. To mnie kosztuje jeden tydzień, jestem na pierwszym tygodniu. Kupujemy kartę za 4 tygodnie. No i już 6 tygodni minęło, więc może się to wydawać, że te 3 lata, czyli 3 pełne okrążenia planszy to dużo, ale jak już później się rozeznacie, no to nie jest wcale tak długo. Kolejny gracz robi swoje ruchy tak długo, aż przeskoczy mnie. Czyli na przykład stwierdzi, że jedzie sobie do Rzymu, co zajmuje mu 2 tygodnie, i bierze kartę za 1 tydzień, oznaczoną, którą może kupić w Rzymie. I mimo, że wziął kartę, nadal jest jego ruch. I na przykład może sobie pojechać do Paryża i w Paryżu może sobie kupić różową księgę, która oznacza wiedzę o Krecie, żółtą o Egipcie, czy też karty specjalne. Karta specjalna, na przykład ta, jest bardzo cenna, ponieważ mamy tutaj wiedzę ogólną. To oznacza, że jeżeli mój przeciwnik ma kartę o Rzymie, która daje mu jeden punkt wiedzy na temat Grecji i dobierze sobie taką kartę z wiedzą ogólną, to jego wiedza zwiększa się do 3 punktów. Czyli jednym słowem, wiedza ogólna daje nam wiedzę o wszystkich krajach w zależności od tego, gdzie ją potrzebujemy. Oczywiście dobieramy kolejne